Co tam pani Zuzanno? Chyba ciężkie do wkładania buty masz, co? Dobra, to szybko opowiadaj widzom, gdzie jesteśmy i co będziemy robić dzisiaj. Jesteśmy w Warszawie i będziemy dzisiaj grać jeden na jeden. Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Standardowo witam was ja, czyli Marta, i niestandardowo witam was Zuzia. Zuzia, co tutaj dzisiaj robimy, co? Będziemy grali zaraz nasz taki turniej jeden na jeden. Ale tylko wapów macie, dwóch. Tak, mazowieckie mistrzostwa jeden na jeden, czy coś w ten deseń. Zuzia, czujesz się mocna z jeden na jeden? Tak. A masz jakiś swój ulubiony zwód? Mam. No to powiedz jaki? Nie wiem, jak on się nazywa. No to możesz opisać, jak się go robi. Dobra. Czyli, że się obraca tyłem i wtedy się tak piłkę ciągnie do tyłu, no i się obraca przodem, no i to jest mój ulubiony zwód. No to liczę, że zobaczymy go dzisiaj na boisku. Ale jak... A pani Aleksandra co tu robi? A ja, proszę państwa, jestem fotografem i kibicem, tak? Jakbyście mieli jakieś zlecenia, to Ola Podłoga Synowiec. No i wiernym kibicem. Masz telefon? Głowa! To muszę wziąć zawodnika, który też chciał rozegrać. Dobrze, to już rozegramy. No było na główkę! Zuza! Chciałeś jak dostać na główkę? Nie. Daj mi na główkę. Gdzie na główkę? Ty nie potrzebujesz na główkę, bo nie będzie dzisiaj główką grała. Nie, Maria. No dobra. Nie brakuje z główki. Ty patrz, mamy tu Nikolę też, twoją koleżankę. Czy Nikola jest dobra w jeden na jeden? Jest dobra. Ale tak dobra jak ty, czy jak? Trochę jest słabsza. Na treningach się trochę obija, bo biega wolno, a dzisiaj... No jest szybko. Trenerze! A ty trener. Się nie obijasz? No, poszła Nikola tam dalej, ale będziemy jej kibicować. Czekaj, otwarty, gram, a później będziemy grać trzeci. Brawo, brawo! Myślisz, Zuzia, że pokonałabyś ciocię Olę z jeden na jeden? Tak. Chyba żartujesz sobie. Nie. Na pewno żartujesz. No dobra, to dawaj najpierw na ręce walczymy. W sensie wiesz, tak. Kto wygra, no to znaczy, że wygra w boisku. O dobra, podróżę. I dawaj. Troszkę zawodniczek nam nie dojechało, było małe zamieszanie, ale już jest wszystko rozpisane. I też po, no, w sumie niewielkiej obsuwie za chwilę zaczynamy. Tak? No, ja myślę, że ja wygram. A jakaś rozgrzewka jeszcze? No, jakieś skipy, kolana w górę, pięto pośladki, ja mam wodę. Czekaj, gdzie nas strzela? Tam, to może. Dawaj, ostatnia akcja. Dobra.
Brawo! I dawaj, dawaj, już gramy. Marysia Paszek, Beniaminek, Cyza. Marysia Paszek, Beniaminek i... Franciszek, Fira. Brawo. Brawo, Zuzia. Brawo. Na boisko numer 7 potrzebna jest opieka medyczna. Numer 8, boisko numer 8 potrzebna opieka medyczna. Panowie sędziowie, jeżeli któryś jest wolny, dwóch sędziów przyszło zmienić, dwie osoby, bo potrzebna tam jest zmiana, więc jeżeli dwie osoby... Martyna Górzewska, MKS Kicker Kobyłka. Martyna, czy jesteś obecna? Jeżeli tak, zapraszamy na boisko numer 5. Martyna Górzewska, zapraszamy na boisko. Super, super. Idziesz. 3-2. Brawo, dziewczyny. Tymon Szymański, na boisko numer 18. Tymon, czekamy na ciebie 30 sekund. Jeżeli nie będziecie, weryfikujemy mecz na korzyść zawodnika z Chynowy. Piąteczka. Super mecz. Dobrze, dwie bramki. A ciocia Ola, jak ocenisz postępy Zuzanny? Coraz lepiej, jest progres. Pierwszy zawsze idzie słaby. To nawet ja wiem po sobie. Ale i potem po nas. Potem poszło. Ale potem do przodu. Gniecie ostro. Już usunęłam, Zuza, wiesz? Oreta. No ale patrz, mniej więcej takie, że nogi sędziego były właśnie, tutaj też są. Takie ochrosione swoje. Co, Zuza, rozkręciłaś się troszkę? Dwa mecze wygrane, jeden przegrany. Zostały mi jeszcze tylko dwa mecze. No jak wygram, to myślę, że dwa mecze jak wygram, no myślę, że wygram, no to będę miała drugie miejsce. No to trzeba walczyć, tak? Teraz mecz odpoczynku pierwszy i jedziemy. Pierwszy mecz mi nie wyszedł. Co tam zawiodło? To jak pierwszy naleśnik. Też nie wychodzi. To samo jak na przykład... Panowie, panie sędziny... Pierwsze robienie... Zosia Osipiaku, kogo miała grać? Pierwsze, na przykład kopanie górą, no to też mi kiedyś tak, to nie jest 3-0 zwycięstwo. Się udało. No patrz, nie odsłaniaj piłki, Zuza. Idealny z połowy boiska na pustą bramkę. Jest faul, pani zawodniczko. Brawo! Ile było? 3-2. Dla ciebie? Tak, dla mnie, bo ja wygrałam. To mi ostatni mecz. Mhm. I tam na boisku numer 10, tak? Jedziemy! Daj! Niestety zaczepiła się, rzut karny. Pełni czerwony. Za każdy faul jest karny w tym turnieju, tak wyjątkowo zrobili. Na pustą bramkę. Na środku bramki jesteś? Pusta bardziej na środku. Dobra, jedziemy. Ajajaj. O, nie tak. Dawaj Zuzia, gramy. Brawo! Brawo! Dawaj, brawo, Zuzia!
Daj, daj, daj! Super, graj! Wyszła, Zuzia gra. Od bramki! Dawaj Zuzia, do końca, już końcóweczka. Brawo! Jak uda się, Jago, spoko. Ciągnij, Jadio! Brawo! Brawo! Dawaj, masz to za! Brawo! Dawaj, broń teraz, broń ostatnią akcję! Dawaj, teraz naciskaj! Dasz radę! Ostatni gol! Jedzie! Brawo, dawaj, dawaj! Brawo, nie pędy! Luda! Jagoda 2. Super mecz. Chyba najlepszy poziom. 3-2 na duży. Brawo dziewczyny. Klasa. Mecz, dobrze się było, brawo. Piątkę dawaj. Radziu, super. Ale to był zacięty tak samo. Brawo, brawo. Najlepszy mecz. Cześć, jesteśmy już po ostatnim meczu. Ja pierwszy przegrałam, ale mam drugie miejsce, bo wszystkie pozostałe wygrałam. Było 5 meczów i 4 wygrane, a 1 przegrany. Ale to nic nie szkodzi, bo mam drugie miejsce. To jeszcze chciałam dodać, że ciocia jest dumna z Zuzi, bo się super zaprezentowała. No. Jeszcze jedna piątka, co? Pierwszy naleśnik, ale to wiadomo. Ale potem już pięknie. Ostatni mecz, super, topka. Obie dziewczynki, mega, świetne. No fajnie, bramka, bramka, bramka za bramką. No. Najlepszy mecz. Teraz co? Piłka blisko nogi, nie? I myślę, że na tym możemy zakończyć. Zuzia, co mają widzowie robić na YouTubie? Lajkować. I? Subskrybować. Tak jest. Dzwoneczek. Dzwoneczek. Koniecznie, tak? Tak. To dziękujemy za oglądanko i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!